Fachowcy z Ukrainy przyjechali na gospodarstwo do Irlandii wymalować facetowi dom. Jako, że byli z Ukrainy, mieli w zwyczaju przed robotą chlapnąć ze dwie sety, ale niestety nie mieli za co. Sprzedali więc farbę, kupili flaszkę, drugą, trzecią i w końcu przepili wszystko. Po jakimś czasie, fachowcy, widząc, że zbliża się właściciel domu, szybko resztką farby wysmarowali koniowi mordę. Właściciel się pyta, dlaczego nic nie jest pomalowane? Bo koń wypił całą farbę. Właściciel bez zastanowienia wyciąga strzelbę i strzela koniowi w łeb. Dlaczego od razu tak brutalnie? Pytają fachowcy ze zdumieniem. A na hoj mi taki koń? Ostatnio jak byli tu murarze z Polski, to dziesięć worków cementu pierdolił? Madzia, chodź gdzieś pójdziemy i coś zjemy. Okej, okay, a gdzie? Może do restauracji z polskim jadłem. Nie, na kebaba? Wczoraj jadłam. Pizza? We wtorek? Absolutnie. No to do Chińczyka. Nie lubię kurczaków. Owoce morza? Afe śmierdzą. Burger? No wiesz, chcesz, żebym była gruba? To gdzie chcesz iść? Wszystko jedno, Rysiek. Gdzie zaproponujesz, tam pójdziemy. Przychodzi Karlica do ginekologa i mówi, że strasznie ociera ją w kroku. Lekarz kazał jej się położyć na fotelu i zbadał ją? Dogłębnie? Niestety, nic nie stwierdził, więc jej powiedział. Jest pani zdrowa i prawidłowo zbudowana. Ale panie doktorze, to mnie ociera tylko w czasie deszczu. To proszę przyjść, kiedy będą dolegliwości. Zobaczymy o co chodzi. Nie minęło pięć dni i karlica zjawia się okutana w pelerynę i z parasolem w dłoni. Panie doktorze, ja już nie wytrzymuję! Strasznie dokucza mi to ocieranie. Lekarz położył kobietę na fotel, obejrzał i przystąpił do działania. Walczył narzędziami około piętnastu minut, po czym powiedział, że już po bólu. Karlica zeszła z fotela, zrobiła kilka kroków i faktycznie po dolegliwościach ani śladu. Panie doktorze! Jest pan cudotwórcą, co pan zrobił? Podciąłem pani kalosze. Autobus z wycieczką zbliża się do granicy. Po raz któryś z rzędu rozweseleni pasażerowie zmuszają kierowcę do zatrzymania. Po dłuższej chwili, gdy już z powrotem zajęli miejsca w autokarze, kierowca pyta głośno, czy kogoś wam nie brakuje? Cisza. Po przekroczeniu granicy do kierowcy podchodzi mężczyzna i lekko bełkocząc mówi, Nie ma mojej żony. No przecież! wścieka się kierowca. Przed odjazdem pytałem, czy kogoś wam nie brakuje. Na to facet, mi jej nie brakuje, tylko mówię, że jej nie ma. Cztery babcie siedzą przy stole w domu spokojnej starości, gdy pojawia się dziadek. Jedna z nich oświadcza: Możemy tobie dokładnie powiedzieć, ile masz lat, staruszek odpowiada. Tego to zwariowane baby wiedzieć nie możecie. Druga z nich jednak woła: Tak jest. Określimy dokładnie twój wiek, musisz tylko spuścić spodnie. Dziadek był zaciekawiony, skąd babcie są takie pewne co do jego wieku. Opuścił więc portki. Babcie utworzyły wokół niego krąg i patrzą na wysłużonego już generała. Stary dziadzie, masz osiemdziesiąt siedem lat! Z opuszczonymi spodniami dziadek pyta, jak to do diabła odkryłyście? Śmiejąc się ze łzami w oczach, babcie odpowiadają: Byłyśmy wczoraj na twoich urodzinach. Okulista do pacjenta. Mam dla pana dwie nowiny, dobrą i złą. Dobra to ta, że niedługo będzie mógł pan czytać bez okularów. To wspaniale, panie doktorze, cudownie. A zła? Ma pan tylko miesiąc na naukę Braille'a.